Surrender, Raziel. Abandon this petty rebellion. It was I who made you. Your life had played out, and in my grace, I spared you. You are my Reaper of Souls. You have no other purpose, no higher destiny. Just this. Accept your calling, Raziel. Let go of these vain hopes. Relinquish your will and feed. No. What do you profit from this defiance? There's some grim satisfaction in infuriating you. My patience is eternal, Raziel. How many eons can you bear to languish here? The wheel of fate must turn. All are redeemed in the cleansing agony of birth, death, and rebirth. This is the engine of life, the purifying rhythm of the universe, to which all souls are irresistibly drawn. Yours is a necessary and noble function, Raziel. Enough of your sermonizing. Are you trying to bore me into submission? Why must this game go on? We both know what you are. You're no better than the vampires you so despise. A voracious parasite, cloaking its appetite in a shroud of righteousness. I refuse to do your will. I can see into your heart, Raziel. It is not your will, but cowardice that keeps you here. How so? You know what fate awaits you when you leave the underworld. That phantom weapon you bear is a constant reminder, isn't it? The sword is waiting for you out there somewhere, and you tarry so as not to meet it. I could not deny it. As long as I lingered here, defying my captor, I was able to postpone what I feared was my inevitable doom. To become the ravenous spirit imprisoned in the Reaver Blade. But that sentence was no worse than the stalemate I now endured. Better to face one's destiny than cower from it. Harvester of souls, I created you. And to this function, my angel of death, you will return. Enough. Yes, I submit. Very good. Indulge your hunger. Yes, embrace your calling, Raziel. You will find that just as defiance has its price, so obedience has its rewards. And submission is not always what it seems. Okej, witamy w Underworldzie wersji 3.0. Czyli jeszcze raz twórcy próbowali, nie wiem, pogrzebać w samym wyglądzie tej wersji świata, tego wymiaru, może być. Nie wiem, no, w każdym razie podziemi. Muszę przyznać, że bardziej mi się podobała wersja Survivora 2. Tutaj właściwie coś ciekawe, te etapy otrzymały dużo krytycyzmu ze strony graczy, ponieważ według nich, zwłaszcza elementy zręcznościowe, były dla nich dezorientujące. I dla mnie trochę też, ale nie wiem, myślę, że to bardziej po prostu mój brak umiejętności, moje głupie skoki, a nie niewidoczność. World an ominous looking mist. I knew that if I fell, it would mean my peril. Okej, zatem teraz w wersji 3.0 Underworlda możemy zginąć. Niestety. Już nas nie cofnie. Znaczy, dobra, cofnie, ale wiecie, o co chodzi. Po prostu możemy zginąć nie z powodu przeciwników, a po prostu z powodu tej dziwnej mgły. Your way is sealed until you have offered further evidence of your obedience.
I must feed you before I depart this place. You must feed yourself, Raziel. The wheel must turn. Ah, now you understand. Okej, zatem... A tutaj, jak widzimy, po prostu musimy wyssać, po prostu zebrać te dusze, zanim pójdziemy dalej. Od razu powiem, nie znoszę tej animacji pożywiania się u Raziela. Po prostu nie znoszę tej jeżącej się dziwacznej szczęki. To wygląda po prostu dla mnie idiotycznie. I... Okej. To nie był najmądrzejszy skok z mojej strony. Tak, na razie... O mój Boże, cofnęło mnie tutaj. Dobra. W następnej sesji, jeśli będę naprawdę coś dużo failować, to... A, w sumie nie będzie tego filmiku. Okej. Zatem jeśli będę... bardzo... Moja cała rozgrywka będzie bardzo do dupy wypadać, moje wszystkie skoki będę... chrzanić, to postaram się to edytować, tutaj na razie, nie wiem, nie chcę. Chcę, żeby się poczuł mój ból. Naprawdę, nie lubię tego. I ostatnia sekwencja tego etapu Raziela jest po prostu dla mnie tragiczna. Nigdy nie potrafiłem jej przychodzić poprawnie. Ale tak, nadal nie twierdzę, że to jest, nie wiem, wszystko jest dla mnie widoczne. Ludzie, dużo ludzi się skarżyło na to, że mieli trudności z szczególnie przy skokach mieli trudność, jeśli chodzi o widzenie jakichś platform, na których mogli wylądować. Dla mnie to jest bardziej problem kamery niż widoczności. Myślę, że jeśli już skarżyć się na jakąś wersję podziemi, to wybrałbym raczej dwójkę, która była znacznie ciemniejsza. Ta, jak widzimy, jest tu dosyć jasno. No to chyba w jedynce było ciemniej. Trochę. Ja tak samo rozjelam, jeśli chodzi. Remember, you are mine. Never. No more escape from me than you can escape yourself. Sam rozjelam, bo w istocie są małe różnice między Kainem a rozjelam, jeśli chodzi o samą kontrolę. O mój Boże, serio? Wow. Ta macka blokowała mi skoki, zaślizgnąłem się. To było genialne. Tak, samym rozdzielem poruszamy się nieco szybciej, zdaje się. Kain chyba rusza się nieco wolniej. Co pasuje do jego wyglądu, bo jest co bardziej umieśniony, a raz jak widzimy jest takim małym, słodziasznym upiorem. I przy okazji ma zupełnie ulepszoną animację lotu, czy szybowania. Hehehehe.